Musimy się liczyć z tym, że koszty ładowania samochodów elektrycznych w najbliższych miesiącach będą nam zauważalnie rosły. Dzisiaj auto elektryczne można naładować na takiej ogólnodostępnej, publicznej ładowarce od złotówki przy wolniejszym ładowaniu do około 2,50 za najszybsze stacje ładowania. Niestety, jeżeli cena energii elektrycznej, sama cena energii pójdzie do góry do poziomu 1,50 zł, no to te ceny na wolnych ładowarkach mogą się zaczynać już w okolicach 2 zł i na tych szybkich przekraczać 3 zł. Natomiast jak porównamy to do zużycia energii elektrycznej w mieście, wciąż elektryki będą dużo tańsze, bo mówimy o zużyciu auta elektrycznego na poziomie powiedzmy 10-15 kWh energii elektrycznej na 100 km w mieście i spalaniu auta z silnikiem benzynowym na przykład na poziomie 10 litrów w mieście. W trasach ta sytuacja będzie się zmieniać, być może nawet odwracać, czyli podróże autami elektrycznymi w długich trasach mogą już dojść do poziomu auta spalinowego albo nawet przekraczać ten poziom. Elektryki wtedy zużywają po 20-25 kWh na setkę, a z kolei auto spalinowe wciąż palą około 10 czy nawet mniej, może 7-8 litrów w zależności oczywiście od silnika i wielkości auta. I z tym trzeba się też będzie liczyć w najbliższych latach. Natomiast no, wszystko wskazuje na to, że ten trend będzie przejściowy i może potrwać 2-3 lata, natomiast później znowu auta elektryczne nawet na tych szybkich trasach będą tańsze od aut spalinowych.